Jeśli szukasz naturalnego środka przeciwbiegunkowego, które hamuje zatrucia, ale również sprawdzi się w przypadku różnego rodzaju kwawień do tego, żeby je zatamować, to dzisiejsze drzewo jest do tego idealne. Drzewo to występuje praktycznie wszędzie, dosłownie wszędzie, a dzisiaj mowa o dębie. Tak naprawdę z trzech gatunków możemy korzystać, z dębu szypułkowego, bezszypułkowego i dębu omszonego, bo te u nas występują w Polsce. Głównie te dwa pierwsze, o których wspomniałam, są najbardziej pospolite i tutaj przed sobą mamy bardzo dużego osobnika. Drzewo to tak naprawdę jest bardzo łatwe do rozpoznania w terenie, dlatego że ma bardzo rozłożystą koronę i tak naprawdę budzi szacunek. Dlatego też dąb był synonimem wytrwałości, czegoś potężnego i proszę zobaczyć, no nie sposób tego drzewa nie zauważyć swojej wielkości, swojej potędze. To typowe drzewo męskie. Mówi się, że mąż jak dąb, czyli ktoś bardzo silny, wytrwały, o bardzo wielkiej sile. Zatem chodźmy pod to drzewo. Przyjrzyjmy się jego gałązkom, jego pączkom i również jego przepięknej korze. Dąb kojarzymy głównie z jego kory i jest to najczęściej stosowany surowiec fitoterapii, jeśli chodzi o to drzewo. Oczywiście można tutaj też korzystać z gałązek, z młodych liści, które dosyć późno się pojawiają, bo pojawiają się tak naprawdę w maju, a czasem nawet na początku czerwca. Jest to drzewo, które dosyć późno się zazielenia. Zdarza się czasem tak, że te liście pozostawają na drzewach, głównie na młodych dębach. Często te liście jeszcze pozostają ususzone, wysuszone na drzewie. A ten, to już widzimy, że to już jest taki starszy osobnik, już na pewno sporo widział, sporo słyszał. To już jest taki bardzo duży osobnik, który jakby pokazuje tą siłę tego drzewa, bo dąb kojarzymy właśnie z takiej siły, z takiej wytrwałości, z takiej mocy i to drzewo, ten osobnik jest właśnie idealny do tego, żeby pokazać właśnie o co tutaj chodzi w tych synonimach, którym się określa, że mąż jak dąb, czyli ogromny, silny, mocny, odważny, bo tak można by było określić tego typu synonimami właśnie typowego mężczyzny, jakimi powinien się cechować. No, ale teraz patrząc na jego pąki, bo pąki to są właśnie jego takie charakterystyczne, najwięcej pąków ma na szczytach pędu i są one w takich skupiskach, po kilka ich jest tutaj, po cztery, po pięć, może i czasem więcej pąków, które są bardzo blisko siebie zgromadzone. I co jest takie charakterystyczne w tych pąkach, że one mają jakby takie łuseczki osobne, które są bardzo ściśle upakowane, przypominają nieco taką dachówkę jakby. Tutaj może będzie to lepiej widać. Na tym są takie właśnie drobne jakby łuseczki, które są bardzo dokładnie przylegające i które przypominają nieco taką jakby dachówkę. Jeśli chodzi tutaj o korę, bo głównie korę znamy z fitoterapii, ale również gałązki o tej porze jeszcze można zbierać tak naprawdę do kwietnia, póki jeszcze tych liści nie ma. Później liście, surowiec typowy przy biegunkach, a to za sprawą zawartości garbników, bo zawiera znaczne ilości garbników. Jest to typowy surowiec garbnikowy. Zawiera również fenolokwasy, takie jak kwas taninowy, kwas elagowy, kwas galusowy, ale również, co ciekawe, kwercetynę. I w młodych liściach właśnie dębu odkryto kwercetynę i stąd też nazwa. Dlatego, że łacińska nazwa dębu to quercus, stąd jakby ta nazwa pochodzi, kwercetyna, od dębu. Dlatego, że w liściach dębu odkryto jej znaczne ilości tego flawonoidu, który ma działanie silne, przeciwzapalne, hamujące działanie komórek tucznych, które są odpowiedzialne za powstanie reakcji alergicznych. Dlatego kwercetyna świetnie sprawdza się w przypadku alergii, wszelkich stanów zapalnych i ma działanie przeciwnowotworowe, bo o tym nie możemy zapominać. Jest bardzo wiele publikacji naukowych, które opisują właśnie, że kwercetyna wykazuje działanie przeciwnowotworowe w przypadku jelita grubego, jajnika, raka piersi i tak dalej. Proszę się doinformować, jeśli kogoś to interesuje. Można oczywiście kwercetynę przyjmować doustnie w gotowych ekstraktach, ale również można by było, szczególnie z tych młodych liści i pędów, zrobić sobie tutaj nalewkę na proporcji 1:10, alkohol 40-60% i
później taką nalewkę po 14 dniach można by było przyjmować, ale również winko, bo można by sobie było też winko zrobić z tych liści i to przyjmować sobie po kieliszeczku. Myślę, że tutaj z identyfikacją tego drzewa raczej nie powinno być problemów, bo tak jak mówiłam, charakterystyczne liście, pąki, korona drzewa, którą już z daleka tak naprawdę widać, no chyba, że jest bardzo młody dom, nie jest wtedy to drzewo takie duże. Ja tutaj mówię często Wam o proporcjach 1:10 i czasem się pytacie właśnie, jak to jest, o co tutaj chodzi. Te proporcje 1:10, no to wiadomo, jak przygotowujemy preparat, to jedna część jest surowca, a 10 części rozpuszczalnika, najczęściej jest to alkohol, ocet, czy olej, też tak może być. I co jest najważniejsze, tu nie chodzi tylko o to, że ma być 10 części danego surowca, ale tak naprawdę chodzi nam, żeby ostatecznie uzyskać po tam odpowiedniej maceracji te 10 części danego preparatu. Czyli, bo często zdarza się tak, że jak zalewamy świeży surowiec, no to oczywiście część tego rozpuszczalnika zostaje wchłonięta przez surowiec, jest mniej tego wyciągu i my mamy dążyć do tego, żeby było tych 10 części, żebyśmy uzyskali 10 części tego preparatu. Czyli jeśli widzimy, że po odlaniu nalewki mamy tylko 8 części, a pierwotnie było 10, to powinniśmy tym samym stężeniem alkoholu czy też octu dolać jeszcze do tej brakującej części. I wtedy tak naprawdę mamy ten preparat w odpowiednim stężeniu, w odpowiedniej ilości. I na to trzeba zawsze też zwracać uwagę, szczególnie w przypadku silnych surowców, gdzie na te stężenia trzeba kłaść szczególny nacisk. Więc to jest taka moja uwaga, zawsze jak zlewacie nalewkę, sprawdzajcie, ile jej jest, czy czasem nie brakuje tych części, których było pierwotnie. Jeśli brakuje, zawsze dolewamy i wtedy możemy mówić, że mamy preparat o właściwym stężeniu, o którym nam tak naprawdę chodziło. I co jest ważne, ten surowiec, który tam odsączamy, przelewamy tym brakującym rozpuszczalnikiem, dopełniamy do pełni, do tych brakujących części i tak naprawdę wtedy możemy mówić, że preparat jest gotowy. Parę sobie tych gałązek warto pościnać, bo tak jak mówiłam, surowiec, który nam się sprawdzi w poważnych zatruciach pokarmowych, wszelkich jakichś takich stanach zapalnych w układzie pokarmowym, gdzie doszło do zakażenia bakteriami, grzybami i wtedy taki surowiec nam przyhamuje to i zahamuje, co ważne, biegunkę ze względu właśnie na te garbniki. Bo garbniki mają takie działanie, że powodują, że błona śluzowa staje się nieprzepuszczalna wtedy dla jadów, bakterii, jakichś toksyn i one wtedy się nie wchłaniają ponownie. Dlatego to jest świetny środek w przypadku biegunek w głównej mierze. Ale nie tylko, bo tak jak powiedziałam, on hamuje też krwawienia. Będzie nam hamował krwawienia, czy to w przewodzie pokarmowym, gdyby na przykład były jakieś wrzody żołądka, będzie nam tamował to krwawienie. Gdy kobiety cierpią na nadmierne krwawienia miesiączkowe, również może je nieco zmniejszyć. Ale też gdy mamy problem na przykład z krwawieniem z nosa, wtedy możemy sobie przepłukiwać tą jamę nosową z takim odwarem. Bo najczęściej korzystamy tutaj z odwarów. Odwary, czyli surowiec, gałązki, liście gotujemy przez 5 do 15 minut pod przykryciem. Później jeszcze oczywiście odstawiamy na te 20 minut, żeby dochodziły do siebie. I wtedy popijamy taki odwar, w zależności oczywiście od tego zatrucia, parę razy w ciągu dnia po te 100 ml. Jak jest poważna biegunka, to nawet 200 ml, 3-4 razy dziennie. I to będzie nam działało zapierająco. Działa też ściągająco na skórę wszelkie błony i sprawdzi się w przypadku stanów zapalnych gardła, jamy ustnej, jak jesteśmy po ekstrakcji zęba i chcielibyśmy zahamować krwawienie, czy w ogóle mamy krwawienie dziąseł, będzie idealny do tego. Gdy mamy infekcje w układzie płciowym, czy też mamy infekcje w układzie moczowym, to również warto po niego sięgać. Często jest polecany w preparatach do higieny intymnej, z tego względu, że wykazuje też działanie nie tylko przeciwbakteryjne, ale przeciwgrzybicze, też przeciwwirusowe, bo zawiera też fitoncydy i to głównie młode gałązki i liście są zasobne w te substancje, które wykazują takie działanie przeciwdrobnoustrojowe. Dlatego często jest polecany w nasiadówkach, do płukanek takich dezynfekujących właśnie te okolice dróg rodnych i tak jak powiedziałam w odwarach do przemywania skóry zapalonej, łojotokowej, głównie do pielęgnacji skóry tłustej,
Mieszany się sprawdza, działa ściągająco na tą skórę, na błony i liście, tak jak mówiłam, są zasobne w kwercetynę, czyli będzie się sprawdzać też w przypadku alergii, wszelkich stanów zapalnych i możemy takie młode liście zjadać. Co jest tutaj w ogóle ważne w tym wszystkim, żeby nie za długo stosować tych preparatów garbnikowych, czy to będzie kora dębu, czy to będzie kora oczaru, czy to będzie kłącze pięciornika, czy też rdestu ostrogorzkiego. One wszystkie są zasobne w garbniki i takie surowce nie możemy zbyt długo stosować. W dłuższej perspektywie, jak będziemy dłużej stosować tego typu preparaty, może dojść tutaj do desaktywizacji enzymów trawiennych, czyli paradoksalnie możemy mieć później problemy trawienne. Będzie problem tutaj z przyswajaniem też składników, dyspepsja się pojawi, więc takie surowce stosujemy maksymalnie tydzień czasu, jak jest jakieś poważne zatrucie, jak chcemy właśnie zatrzymać biegunkę jak najbardziej. Oczywiście, jak stosujemy na błony śluzowe do przepukiwania, to jest trochę inna historia, ale ja mówię tutaj o takim doustnym stosowaniu. Co jest ważne, nie łączymy nigdy tego typu surowców garbnikowych z alkaloidami, dlatego że one znoszą siebie nawzajem w działaniu. I często jest tak właśnie, że jakbyśmy się potruli, na przykład, nie wiem, nalewką z glistnika jaskółczego ziele albo z berberysu, to wtedy warto sięgnąć po odwar na przykład tutaj z dębu, czy też wcześniej wspomnianego kłącza pięciornika. To będzie znosiło to działanie, dlatego że one nawzajem się wykluczają. Jeszcze nie łączymy z śluzami, dlatego że garbniki będą strącały nam śluzy, czyli nie łączymy nigdy kory dębu na przykład z korzeniem prawoślazu, czy też z siemieniem lnianym, czy kozieradką. Tego typu połączenia nie będą dobre, dlatego że będzie tutaj ścinanie tych śluzów, bo my głównie sięgamy po surowce śluzowe właśnie po to, żeby ten śluz nam powlekł tą śluzówkę, czy żeby działał właśnie tak, no głównie powlekająco. Więc tutaj nigdy nie łączymy tego typu surowców. Gdy mamy stany zapalne w jamie ustnej, warto płukać, możemy zrobić sobie nalewkę z tych gałęzi, z tych liści i tym przepłukiwać, oczywiście zawsze w rozcieńczeniu, przynajmniej 1,5, 1,3 z wodą, i tym przepłukiwać tą jamę ustną, gdy są afty jakieś, pleśniawki, mamy zapalenie na języku, czy infekcje grzybicze w jamie ustnej, czy bakteryjne, cokolwiek, warto po to sięgać. Będzie działać ściągająco, czyli będzie hamowało krwawienie w obrębie dziąseł. Ogólnie wszelkie stany zapalne jamy ustnej to miejsce dla dębu. Liście są zasobne w witaminę K, oczywiście nie takie, tylko jak będą zielone, i w różnego rodzaju bioflawonoidy, dlatego też uszczelniają nasze naczynia. Mogą być pomocne tutaj w przypadku pękających naczynek. Będą też ułatwiały gojenie się ran, gdy są na przykład jakieś owrzodzenia. W ogóle kora dębu, gałązki można w formie odwarów wykorzystywać do lewatywy w przypadku na przykład hemoroidów, gdy jest bardzo odbyt tutaj zapalony, żeby ściągnąć, obkurczyć te naczynia. No i tak jak powiedziałam, we wszelkich takich płukankach przy infekcjach dróg rodnych, jakichś stanów zapalnych ogólnie skóry, ranach, tego typu rzeczach, gdzie też dochodzi do powstania ran czy krwawień. Liście zwiększają krzepliwość krwi, czyli no tak jak mówię, będą ułatwiały po prostu gojenie i ułatwiały tworzenie skrzepliny, więc szybciej będzie nam się dana tkanka uszkodzona goiła, regenerowała. Warto od czasu do czasu również przytulać się do drzew, sięgać po ich energię, dlatego że one również mają nam bardzo wiele do zaoferowania. I dąb widzimy, ogromne drzewo, bardzo fajne, cenne. Dąb kojarzymy również z jego żołędzi, ale to głównie jesienią. I myślę, że nie jeden z Państwa próbował już kiedyś żołędziówki, bo właśnie z tych owoców można zrobić sobie kawę żołędziówkę. Oczywiście tam ta cała procedura przygotowywania tego surowca, no jest trochę z tym pracy. Odpowiednie prażenie, ługowanie i tak dalej. Ja jeszcze osobiście nigdy nie próbowałam tej kawy samej zrobić, ale próbowałam już taką, która była dostępna w handlu. I taka kawa również działa przeciwbiegunkowo, odżywczo, działa też tak wzmacniająco na organizm, więc warto od czasu do czasu takiej kawy jako zamiennik tej naszej ziarnistej popróbować. Kiedyś również w czasach głodu ludzie z, bo tutaj widzę, że ich nie ma, bo wiemy, że to przysmak dzików, kiedyś właśnie z tych żołędzi robiło się również mąkę i dodawało do chleba czy do jakichś placuszków, gdy właśnie był problem z żywieniem, dlatego że żołędzie są zasobne w białko, w tłuszcze, w skrobie i są dosyć gęsto odżywcze, można tak powiedzieć. Oczywiście ten kwas taninowy blokuje nam tutaj, może nam blokować to trawienie,
Stąd ta właściwa tutaj obróbka tego surowca, jego wcześniejsze ugowanie, prażenie i tak dalej, na to trzeba zwrócić uwagę, bo kwas taninowy w nadmiarze oczywiście może nam podrażnić tą śluzówkę, działać niekorzystnie, więc na to musimy zwracać uwagę, ale jeśli ktoś jest zainteresowany, to zachęcam, bo na pewno jest bardzo wiele poradników, jak zrobić sobie taką kawę czy mąkę z tego właśnie surowca. Kora dębu stosowana jest również w przypadku nadmiernej potliwości ciała, potliwości stóp czy dłoni. Wtedy można w tych odwarach właśnie moczyć stopy. Warto również, jeśli bardzo jest poważny stan zapalny skóry, są jakieś ropnie, zrobić z wysuszonej kory czy też liści taką zasypkę. I wtedy można przykładać to również miejscowo. Jest to też taki sposób wykorzystania. Sprawdzi się w jakichś łojotokach, owrzodzeniach, czy rakach, czy również w upławach, ale to bardziej w formie nasiadówek czy płukanek. Dąb, ogromne drzewo, nie tylko jeśli chodzi o swoje rozmiary czy szerokość, ale też jak chodzi o działanie. Sprawdzi nam się wszędzie tam, gdzie mamy jakiś poważny stan zapalny, mamy zatrucie pokarmowe, czy infekcje bakteryjne, grzybicze, czy jakieś kwotoki. Warto o nim wtedy pomyśleć. Dziękuję za Wasze wsparcie, za stawianie mi kawy. Jest to dla mnie bardzo motywujące i zachęca mnie do tego, aby tworzyć coraz to lepsze materiały, dzięki którym mam nadzieję, że Wasza wiedza jest coraz to lepsza, a w związku z tym i zdrowie. Cieszę się, że moje treści się Wam podobają, że są dla Was budujące i to jest dla mnie taka dodatkowa siła, motywacja, żeby takich materiałów było coraz to więcej. Jeszcze raz bardzo, bardzo Wam dziękuję i zachęcam do tego, aby korzystać z naszych skarbów natury, które mamy wokół siebie, czy to dąb, czy też inne drzewo, czy wierzba, czy brzoza. Najważniejsze, żeby doceniać to, co mamy wokół siebie.